chciałbym zaprosić szanownych gości zjazdu do wystąpień. Czy szanowni państwo chcą zabrać głos? Bardzo proszę, w imieniu ministra, dyrektora generalnego, tak? Tak, bardzo proszę, kolego Traczyk. Tak, tak, tak. Dzień dobry, Daszbur, koledzy i koleżanki. Ja się nazywam Stefan Traczyk. Tutaj reprezentuję pana ministra, pana posła na Sejm Jana Szyszko. Pozwolicie państwo, że odczytam list. Pan Jan Szyszko, pan profesor, chciał bardzo być tutaj obecny, natomiast no, te uroczystości ogólnokrajowe, żałobne, nie pozwoliły mu osobiście uczestniczyć, także skierował list do państwa i poprosił mnie dzisiaj w nocy, żebym odczytał ten list, także z samego rana złożył podpis i pozwolicie państwo, że odczytam ten list. Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego Sekocin Stary dnia 16 lutego 2019 roku. Koleżanki i koledzy, na wstępie chciałbym serdecznie przeprosić, że nie mogę osobiście uczestniczyć w tym jakże ważnym wydarzeniu dla polskiego łowiectwa, jakim jest Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego. Ze względu na uroczystości pogrzebowe nie mogłem osobiście dojechać do moich przyjaciół myśliwych. Jednakże z całą mocą pragnę powiedzieć, że jestem z wami i jednocześnie podkreślić, że macie we mnie wielkiego przyjaciela i kolegę. Polski Związek Łowiecki w swojej 95-letniej historii wiele zdziałał na rzecz ochrony środowiska i zachowania zwierzostanu oraz budowy polskiej państwowości. Praktycznie od pierwszych dni odzyskania przez Polskę niepodległości nasz kraj mógł liczyć na myśliwych. Jest to ważny przekaz, z którym również powinniśmy docierać do świadomości społecznej. Wielu obywateli naszego kraju nie zdaje sobie sprawy, że zwierzyna w stanie wolnym jest własnością państwa, czyli nas wszystkich. Dlatego też ważne jest również to, abyśmy przekazali społeczeństwu jakże istotną informację, że nie ma żadnej alternatywy dla zrównoważonej gospodarki łowieckiej prowadzonej przez Polski Związek Łowiecki, która to gospodarka jest realizowana dla dobra polskiej przyrody. Szanowni delegaci, przed wami wiele pracy i jakże ważna decyzja w zakresie przyjęcia statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Dlatego też ze swojej strony życzę wam owocnych obrad. Życzę również od serca, po myśliwsku, wszystkiego najlepszego oraz znalezienia dróg kompromisu działania z korzyścią dla ochrony przyrody i Polskiego Związku Łowieckiego. Z poważaniem, z Panem Bogiem i Daszbur, Jan Szyszko, poseł na Sejm RP. Dziękuję bardzo. Daszbur, dziękujemy. Panie pośle, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, koledzy, koleżanki myśliwi. Ja chyba jestem tutaj jeden z najmłodszych stażem myśliwym, ale miałem nie zabierać głosu, ale wypowiedź Pani Minister, że tak powiem, natchnęła mnie do tego, aby wypowiedzieć się. Drodzy państwo, ja jestem niespełna od 2 lat myśliwym. Jestem członkiem Komisji Rolnictwa w polskim parlamencie. Jest to bardzo trudna funkcja, jeżeli chodzi o łączenie bycie myśliwym i bycie członkiem Komisji Rolnictwa, ponieważ te dwa zawody, te dwie pasje, bo nic innego nie można nazwać rolnictwo w dzisiejszych czasach, jak tylko pasja, jest bardzo ciężko, dlatego że w obecnych czasach, czego chciałbym tutaj zaapelować z tego miejsca, bardzo dużo jest właśnie takich niedomówień i częściej państwo wypowiadacie się na łamach internetu czy innych mediów zamiast rozmawiać. Ja znam bardzo dużo grup rolników, którzy współpracują, w szerokiej skali współpracują z myśliwymi. Ja bym stawiał na wzór taką współpracę, drodzy państwo, ponieważ nic o nas bez nas. Jeżeli są spotkania myśliwych i nie zaprasza się do tego rolników,
Jeżeli się mówi o na spotkaniach rolników bez udziału myśliwych, to ja się na to, że tak powiem, z tego miejsca nie zgadzam. Drodzy Państwo, jeszcze jeden apel, którego bym Państwu tutaj z tego miejsca chciałbym zachęcić. Chciałbym, ażebyśmy my na temat łowiectwa rozmawiali w wąskim gronie, w swoim gronie, jak tylko to by nazwać. Dlatego, że niepotrzebne są zupełnie utyczki słowne w polskim internecie, czy w ogóle na jakichkolwiek łamach prasy. Nie oskarżajmy się nawzajem. Jesteśmy sędziami we własnej osobie i oskarżamy jeden drugiego. Jesteśmy kolegami. Ja, przychodząc do łowiectwa, zachęcił mnie do tego bardzo doświadczony łowczy okręgowy, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam, Henia Studnickiego, który pokazał mi, jak jest piękna prowadzona przyjaźń na spotkaniach z myśliwymi. Dlaczego to teraz jest skrzywione? Dlatego, że jest dużo niedomówień. Nie dlatego, żebym z tego miejsca kogoś oskarżył, kto jest winien, ad persona, nie. Ja apeluję z tego miejsca do tego, ażebyśmy to, co dzisiaj już wielokrotnie padło, ażebyśmy my rozmawiali między sobą i dawali jednoznaczny przekaz do społeczeństwa, że jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi, którzy mają spuściznę historyczną przez 95 lat kultywowaną przez naszych ojców, dziadków i pradziadków. Chcemy, aby polski model łowiectwa pozostał taki, jaki jest, może być udoskonalony, ale nie zmieniony. Ja mam bardzo dużo kolegów, którzy są myśliwymi i mieszkają w innych krajach, na terenie naszej Europy czy poza. Bardzo chętnie przyjeżdżają do Polski. Z Komisją Rolnictwa uczestniczyliśmy również w wyjazdach studyjnych w Austrii, w Niemczech. Wszyscy mówią o wzorowym zachowaniu się myśliwych i wzorowym systemie łowiectwa w Polsce. Uszanujmy to, kultywujmy to i życzę sobie, ażebyśmy współpraca z polskim parlamentem, również tutaj z tego miejsca w imieniu przewodniczącego parlamentarnego zespołu do spraw kultury i tradycji łowiectwa, chciałbym Państwa zapewnić, iż wszystkie dobre pomysły jesteśmy w stanie poprzeć i jesteśmy w stanie Państwu pomóc, ażebyśmy mogli je wdrożyć. Drodzy Państwo, współpracuję z naprawdę ogromną ilością ludzi z dziedziny gospodarki, z dziedziny rolnictwa i łowiectwa. Mamy teraz bardzo dużo bioekologicznych produktów, w których bardzo dobrze wkomponowuje się polska dziczyzna. Jest piękna tradycja i dziedzictwo kulturowe, jakim jest chociażby język łowiecki. Drodzy Państwo, nie zmarnujmy tego. Mówię to jako młody myśliwy i polski parlamentarzysta. Chciałbym, ażeby współpraca z Naczelną Radą Łowiecką, z Polskim Związkiem Łowieckim układała się doskonale, czego sobie i Państwu z tego miejsca życzę. Dashbur, dziękuję bardzo. Dashbur, bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu. Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, Szanowni Goście, Panie Delegatki i Panowie Delegaci Zjazdu Krajowego. Ja reprezentuję Polski Związek Wędkarski. Działamy w oparciu o statut i w tej jednej małej książeczce jest zawarte nasze prawo, które na co dzień realizujemy. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy zjazd. Jest to możliwość i szansa nawiązania kontaktów, ale myślę, że i ściślejszej współpracy pomiędzy naszymi związkami. Jako że takie wrażenie odnoszę, że spośród myśliwych przynajmniej połowa w wolnych chwilach też bierze wędkę, robaka i idzie nad wodę. Ale mamy również problemy, które gdzieś nas trochę męczą. To jest bóbr, kormoran, a może jeszcze po drodze można byłoby znaleźć coś, co jest również w naszym kraju szkodliwe, a gdzieś na czterech łapkach w pobliżu wody się przemieszcza. I myślę, że jest szansa na to, by na te tematy porozmawiać. Życzę Państwu, delegatom, na 24 Krajowy Zjazd. Owocnych obrad. Ale chciałbym powiedzieć taką jeszcze myśl, że łowiectwo i myślistwo to nie tylko pasja, przyjemność,
obcowanie z przyrodą, to ale przede wszystkim odpowiedzialność za zasoby leśne, ochronę dziedzictwa ekologicznego, praca na rzecz rozwoju lasów, utrzymanie ekosystemów i edukacja młodych ludzi. Życzę, by przetrwały wieloletnie tradycje myśliwskie, które stanowią istotną część polskiej kultury. Serdecznie dziękuję za zaproszenie, owocnych obrad i równie pięknego statutu jako efekt tego zjazdu. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy serdecznie za wystąpienie. Proszę bardzo, proszę o zabranie głosu. Przemysław Miros, prezes klubu Wyżłów przy Polskim Związku Łowieckim. Panie Przewodniczący, Panie Prezesie, Szanowni delegaci, delegatki, goście, przedstawiciele rządu. W dniu dzisiejszym będziecie dyskutowali nad statutem PZL i planowania na najbliższe 5 lat. Jest to dobry moment, aby powiedzieć kilka słów o kynologii, której poziom po zeszłorocznych zmianach ustawy Prawo Łowieckie został znacznie ograniczony. Pamiętajmy, że teorii nauczyć można myśliwego, natomiast pies, aby nabył pożądane umiejętności, musi być poddany procesowi szkolenia od podstaw posłuszeństwa poprzez opanowanie poszczególnych etapów nauki do bezwzględnego realizowania poleceń przewodnika. Umiejętność zachowania się przy zwierzynie, zdolność współpracy z ludźmi i innymi psami. Polowanie z ułożonymi psami to kwintesencja łowiectwa, to realizacja tradycji i etyki łowieckiej. To również poszanowanie i szacunek dla zwierzyny, na którą polujemy. Warto dodać, że bez dobrze ułożonego psa nie uda się przeprowadzić efektywnych polowań na dziki, co jest szczególnie ważne w dobie zwalczania ASF-u, ale także odnaleźć ranionej zwierzyny, a to nakazuje nam etyka łowiecka. Przeciwnicy łowiectwa wmówili społeczeństwu, że układanie psów myśliwskich w specjalnych zagrodach przy udziale żywych dzików to nieludzkie. Warto więc wspomnieć przykład ośrodka hodowli zwierzyny w Niecieczy, gdzie wiele pokoleń psów wyszkoliła locha Klara. W jak najlepszym zdrowiu dożyła 17 lat, wiek nieosiągalny dla dzika żyjącego na wolności, a myśliwi ufundowali jej pomnik z inskrypcją. Klara, wychowawczyni psów myśliwskich, 1992-2009. Ograniczenie czy też całkowity brak możliwości układania psów myśliwskich oraz weryfikacji ich umiejętności podczas prób i konkursów pracy doprowadził do marginalizacji kynologii łowieckiej. Co więcej, na razie nie wyszkolone psy na śmierć i kontuzje w trakcie wykonywania polowania. Brak możliwości uzyskania dyplomów użytkowości na konkursach w Polsce wyklucza udział naszych psów na zagranicznych konkursach, na których psy z Polski w ostatnich latach coraz liczniej zdobywały czołowe lokaty, podnosząc prestiż naszej kynologii łowieckiej. W realiach współczesnego łowiectwa w zdecydowanej większości państw europejskich ułożony pies rasy myśliwskiej stanowi nieodzowny element gospodarki łowieckiej. Wykonywanie polowania, a nawet możliwość wydzierżawienia rewiru łowieckiego uzależniona jest od posiadania odpowiednio ułożonych psów myśliwskich. Pod tym terminem należy rozumieć psy ras myśliwskich, które na próbach, konkursach, ocenach pracy w łowisku uzyskały odpowiednie certyfikaty odpowiadające ich zdolności do pracy w łowisku. W Polsce prawo nakazuje myśliwym polowania na pióro, czy też zbiorowo z psami ułożonymi, lecz wprowadzony zakaz układania psów myśliwskich doprowadził do sytuacji, gdzie zaistniało wewnętrzne sprzeczne prawo. Z jednej strony mamy polować z psem ułożonym, ale z drugiej nie możemy go szkolić i układać, ani oceniać, nie możemy zrobić konkursu. A wystarczyłoby, co zaznaczyliśmy jako grupa pasjonatów i osób zajmujących się kynologią,
przed marcowymi wydarzeniami zmienić stosowne regulaminy, biorąc przykład z państw, w których szanuje się zarówno zwierzynę, jak i dorobek kynologii, a także bierze pod uwagę głos ekologów. Dzisiaj jeszcze odbywają się polowania. Za rok też będą się odbywały, ale potem skończą nam się psy wyszkolone, ułożone i co dalej? Dlatego apeluję z tego miejsca, nie pozwólmy na usunięcie statutowych obowiązków popierania hodowli użytkowych psów, ras myśliwskich oraz ptaków łowczych, czego skutkiem będzie całkowity już wewnętrzny rozkład kynologii łowieckiej i sokolnictwa. Zostawmy sobie furtkę do walki o przywrócenie możliwości szkolenia psów myśliwskich i ptaków łowczych, oczywiście na nowych zasadach, regulaminach, tak aby często i niepotrzebnie cierpienie zwierząt zmniejszyć do minimum. Na tej sali są kynolodzy, instruktorzy kynologiczni, myśliwi, praktycy, łowczowie kół. Poprawmy dla dobra całego środowiska, zwierzostanu, a w szczególności naszych kół. I w tym miejscu chciałbym wnieść postulat, abyśmy w nowym rozporządzeniu albo Polski Związek Łowiecki dał postulat do rozporządzenia, aby umieścić, że do polowania mają być wykorzystane wyłącznie psy ras myśliwski z określonymi, jaki ma być stopień ułożenia. Na przykład dyplom trzeciego stopnia z konkursu. Takie minimum. To naprawdę nie jest dużo. Oraz zapis, że każdy dzierżawca obwodu łowieckiego polujący na zwierzynę grubą musi posiadać minimum jednego tropowca, a jeżeli polują na zwierzynę drobną, jednego legawca. To naprawdę nie jest dużo. I dlatego apeluję do was, delegatów, abyście poparli ten postulat kynologów. Natomiast w przypadku statutu przychylcie się proszę do zmiany, aby kluby specjalistyczne mogły organizować testy użytkowości i konkursów pod patronatem zarządów okręgowych, odciążając je i dostarczając gotowy i brakujących dziś statystyk służących jako żelazny argument w częstych dyskusjach z przeciwnikami łowiectwa. I wspomniane wcześniej przywrócenie statutowych zapisów o popieraniu kynologii i hodowli ptaków łowczych oraz do zadań z PZŁ. My, kynolodzy, jesteśmy gotowi na szczerą i rzeczową dyskusję. Już od 6 lutego zeszłego roku, gdyż to jedyna droga do uzyskania kompromisu w temacie zapisów dotyczących kynologii łowieckiej, gwarantujących jej istnienie i rozwój. Posiadamy doświadczenie i determinację oraz zrzeszamy pasjonatów. Mamy propozycję kierunków rozwoju kynologii łowieckiej i nowego podejścia do jej postrzegania, co jest nieodzowne w dzisiejszej zmianie świata. Dziękuję serdecznie. Dziękuję za wystąpienie. Kto z państwa gości jeszcze by chciał zabrać głos? Pani profesor z Zarządu Głównego, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni koledzy, koleżanki, właściwie może w kolejności powinno być koleżanki, koledzy, ale nas jest tak mało, że jakoś tak się zapomina cały czas. Bardzo dziękuję za zaproszenie na to spotkanie, dlatego że Polski Związek Łowiecki i łowiectwo jest dla mnie naprawdę bardzo bliskie i bardzo z dużą troską patrzę na przyszłość zarówno Polskiego Związku Łowieckiego, jak i modelu łowiectwa, które mamy, zasad, które mamy, bo z punktu widzenia zarządzania populacjami my mamy zrealizowane coś właśnie dla zwierząt łownych, które jest jak najbardziej właściwe dla prowadzenia, odpowiedniego prowadzenia populacji. Ja oczywiście bardzo bym chciała, żeby inne gatunki, które nie są łowne, które są chronione, a wymagają takiego postępowania, czyli zarządzania, były pewnymi zasadami zarządzania w sposób bardzo klarowny objęte. To jest coś, do czego mam nadzieję, że również przy pomocy Polskiego Związku Łowieckiego i ze wsparciem Polskiego Związku Łowieckiego
będziemy próbowali dążyć, żeby nastąpiła faktyczna, czynna ochrona wszystkich gatunków, które no, czasami może nie są gatunkami mile widzianymi, czy też akceptowanymi, czy też mającymi zapewnione wszystko, co dla ich trwałości jest wymagane. Ja chciałam życzyć wam wszystkim, żebyście po prostu dali radę dzisiaj w jakiś tam sposób przejść do kolejnego etapu procedowania i żeby przyszłość, jaka się rysuje przez Polskim Związkiem Łowieckim, była przyszłością optymistyczną, co po wczorajszym wydarzeniu mam nadzieję, że jest możliwe. Także życzę wszystkim. No i jeszcze jest jedna rzecz. Uważam, że powinniśmy dążyć do tego, żeby samorządność Polskiego Związku Łowieckiego była jednak pełna, a minister sprawował tylko nadzór, a nie jak gdyby ingerował w naszą samorządność. To oczywiście wymaga zmiany ustawy i też musimy do tego naprawdę dążyć, żeby zmienić ustawę nie tylko w zakresie, o którym mój poprzednik też mówił, o kwestiach, które są bardzo ważne. Są inne kwestie, które wymagają zmiany, ale samorządność Polskiego Związku Łowieckiego jest rzeczą naprawdę ważną, bo doświadczenie nam to wyraźnie pokazało. W każdym razie ja to odczułam osobiście. Także życzę wszystkiego najlepszego. Cieszę się, że jest ten zjazd i że możemy patrzeć w przyszłość i widzieć ją w kolorach, no może nie różowych, bo to nie jest kolor, który by przystoił takiemu towarzystwu, ale powiedzmy w jasnozielonych. Wszystkiego dobrego i dziękuję. Dashboard, dziękujemy pani profesor. Bardzo proszę o zabranie głosu. Nazywam się Aleksandra Szulc, reprezentuję okręg bydgoski i mam wielki zaszczyt opowiedzieć na prośbę prezesa o roli kobiet w polskim łowiectwie. Szanowni goście, członkowie honorowi Polskiego Związku Łowieckiego, członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej, koleżanki i koledzy myśliwi. Diana, mitologiczna bogini, jest znana od wieków, zwłaszcza w kulturze rzymskiej. Uznawana za boginię łowów, przyrody, świata roślinnego i zwierzęcego, płodności i księżyca. To także imię żeńskie. Dla nas myśliwych mianem Dian określa się polujące kobiety. Diana w Polsce jest symbolem wielu kół łowieckich. W 1998 roku motyw polującej kobiety Diany stał się inspiracją do wyjątkowego projektu, szczególnego znaczka pocztowego. Znaczka przedstawiającego wizerunek walecznej Diany. Ma ona w miejscu tarczy, na prawej piersi, napis informujący o celu, jaki ma spełnić ten znaczek. Celem była refundacja kosztów leczenia raka. Do dziś sprzedano 990 milionów tych znaczków. Dało to przychód w wysokości prawie 100 milionów dolarów. Kwotę tę w całości przeznaczono na pomoc cierpiącym kobietom. Takie wykorzystanie wizerunku polującej kobiety to jeden z wielu przykładów, jak istotną rolę w dzisiejszym świecie, nie tylko łowieckim, odgrywają polujące kobiety. Jedna z Dian powiedziała bardzo pięknie, że polowanie dla kobiet jest poezją życia, jest oderwaniem od prozy dnia codziennego, problemów zawodowych, daje odpoczynek i poczucie piękna. To odczucia, które kobiety odbierają po stokroć bardziej niż mężczyźni i powoduje to, że nasza empatia, poczucie stanowienia integralnej części otaczającego nas świata uwrażliwia nas, umożliwia wygenerowanie działań i czynów przynoszących wiele dobrego nie tylko na niwie łowieckiej i nie tylko dla myśliwych. No właśnie, przepraszam, ja mówię bardzo ciekawe rzeczy o kobietach i chciałabym, żebyście koledzy tego wysłuchali.
Polskie Diany zrzeszone w Polskim Związku Łowieckim to na dzień dzisiejszy liczba 3,5 tysiąca kobiet. To właśnie Diany wzięły na siebie trud szeroko pojętej promocji łowiectwa. Robimy to w wielu kierunkach. Zajmujemy się edukacją przyrodniczo-łowiecką, edukacją najmłodszych uczniów szkół podstawowych, a także coraz częściej edukujemy licealistów i studentów. Wszak to wkrótce oni obejmą ster władzy w naszym kraju, a ich znajomość zagadnień przyrodniczych, o łowieckich nie mówiąc, jest niestety bardzo ograniczona. Organizujemy szkolenia dla nauczycieli, uświadamiając ich o konieczności funkcjonowania myśliwego w XXI wieku. Diany są twórcami i organizatorami imprez, które odbywają się cyklicznie w okręgach Polskiego Związku Łowieckiego w całym kraju. Uroczystości hubertowskie, pikniki, różnego rodzaju spotkania myśliwskie są okazją do promowania dziczyzny. Imprezy te stanowią często dla wielu osób spoza grona myśliwych możliwość po raz pierwszy zakosztowania dziczyzny, potraw z dzika, sarny czy jelenia. Proszę Państwa, hasło przez żołądek do serca już nieraz sprawdziło się w dziejach ludzkości. Dziczyzna daje nam takie możliwości przez promocję jej walorów smakowych i zdrowotnych, co jest niezwykle istotne w dzisiejszych czasach. Mamy szansę za jej pośrednictwem dotrzeć do społeczeństwa niejednokrotnie wrogo do nas nastawionego. Diany uczestniczą w promocji łowiectwa w różnych rolach. Prezentujemy rasy psów myśliwskich, ptaki łowcze, wiele z nas to sokolniczki. Prezentujemy muzykę myśliwską Sygnały. Opowiadamy o naszej roli w przyrodzie i uświadamiamy, jak istotną gałęzią gospodarki narodowej jest łowiectwo. Pasja, którą wykonujemy non-profit. Organizujemy biesiady myśliwskie dla naszej braci łowieckiej i naszych sympatyków, abyśmy mogli opowiedzieć o przeżyciach w łowisku, wymienić się doświadczeniami, pochwalić trofeami, pokosztować przysmaków kuchni myśliwskiej, nierzadko trunków. W 2014 roku po raz pierwszy na tak wielką skalę przeprowadziliśmy akcję Dar Życia – Myśliwi Oddają Krew. Akcja, którą kontynuujemy do dzisiaj. Diany aktywnie uczestniczą na wszystkich płaszczyznach życia łowieckiego. Strzelają i sędziują na zawodach myśliwskich. Hodują psy ras myśliwskich i są sędziami prób i konkursów kynologicznych. Psy myśliwskie hodowane przez Diany zdobywają laury na zawodach rangi krajowej i międzynarodowej. Wyniki osiągane przez nasze Diany w strzelectwie, chociażby podczas Mistrzostw Polski Dian, prestiżowych zawodów odbywających się już od kilku lat, przyprawiają naszych kolegów myśliwych niejednokrotnie o podziw, który mobilizuje ich do treningów. Diany mają świadomość konieczności ciągłego dokształcania się. Nie spoczywamy na laurach po zdaniu egzaminów. Poszerzamy wiedzę, uczestnicząc w kursach, warsztatach i szkoleniach. Szeroko pojęta kultura łowiecka to priorytet w naszych przedsięwzięciach. To Diany są autorkami wystaw w galeriach wielkich miast. Promują fotografię łowiecką, ukazując piękno otaczającej nas przyrody i codzienną pracę myśliwego w łowisku. Jest to jeden z wielu sposobów uświadamiania społeczeństwa. W 2007 roku z inicjatywy między innymi obecnej tu na sali pierwszej kobiety w historii polskiego łowiectwa zasiadającej w Naczelnej Radzie Łowieckiej, koleżanki Marii Grzywińskiej, powstało Stowarzyszenie Polujących Kobiet, Klub Polskich Dian, które po dziś dzień funkcjonuje, wprawdzie pod zmienioną nazwą Stowarzyszenie Polskie Diany. W całej Polsce głośno było o wielkim przedsięwzięciu naszego stowarzyszenia, gdzie przy ogromnej determinacji ówczesnej prezes, koleżanki Ewy Maj, i udziale wielu ludzi dobrej woli, sympatyków łowiectwa, udało się odbudować i odsłonić 16 września 2012 roku pomnik Diany Wschowskiej. Oto za sprawą polskich Dian nasza patronka po 60 latach niebytu wróciła na miejsce przy ulicy Matejki we Wschowie. Odlew wykonano z łusek nabojów myśliwskich, które myśliwi z całego kraju zbierali i przekazali Dianom.
Było to spektakularne przedsięwzięcie. Pokazałyśmy determinację. Udowodniłyśmy, że jak Diany wyznaczą sobie cel, to nie ma takiej siły, która jest im go w realizacji przeszkodzić. Przyszłość, dzieje naszych przodków są dla nas niezwykle istotne. Sięgamy do korzeni, szanujemy historię. W tych czasach możemy to traktować jako takie przekleństwo, ale możemy to też traktować trochę życzeniowo. I tak nam przyszło, że jesteśmy takimi szczęściarzami i żyjemy w bardzo ciekawych czasach na co dzień. Proszę zobaczyć chociażby, jak rozwija się technologia, ta wirtualna technologia, jak rozwija się sztuczna inteligencja. Kiedyś mówiono, że takim przełomem w rozwoju sztucznej inteligencji to będzie taka sytuacja, że maszyna będzie rozmawiała z człowiekiem, a człowiek nie zorientuje się, że rozmawia z maszyną. I kiedy jakiś czas temu okazało się, że program komputerowy, który symulował takiego 13-letniego chłopca gruzińskiego, zaciągał informacje z internetu i rozmawiał z człowiekiem, człowiek się nie zorientował, uznano, że to jest przełom. I my żyjemy dzisiaj właśnie w takich czasach takiego przełomu, takiego właśnie świata wirtualnego, moglibyśmy powiedzieć. Oczywiście nie wszystkie problemy w świecie wirtualnym będą rozwiązane, bo jak jest problem szkód w kukurydzy, to trzeba go rzeczywiście rozwiązać, a nie wirtualnie. Ale chodzi mi o to, drodzy Państwo, że te wartości, które dla nas są bardzo cenne, wartości historyczne, wartości kulturowe związane z kulturą łowiecką, one są w pewnym sensie zagrożone, bo zostają spychane gdzieś na margines. I bardzo ważną, istotną sprawą jest to, żebyśmy się nad tym problemem pochylili i na te wartości zwrócili uwagę. Oczywiście mamy do czynienia, na co dzień kultywujemy, pamiętamy o języku, o tradycjach, o zwyczajach, ale ważne jest też to, ażebyśmy prawnie to uregulowali. Tu przed chwilą kolega Sokolnik opowiadał o tym, że sokolnictwo jest już wpisane na Krajową Listę Dziedzictwa Niematerialnego. My od kilku lat walczymy też o to, żeby kulturę łowiecką wpisać na listę niematerialnego dziedzictwa. Pana prezesa, zostałem poproszony o bardzo krótkie przedstawienie Państwu rzeczy bardziej kolorowych. To znaczy cieszę się, że część delegatów wróciło. Ci, którzy lubią obrazki, zapraszam z kawy, bo zaraz będzie prawomocność obrad, w związku z tym postaramy się to szybko zrobić. Szanowni Państwo, już. Kilka słów na trudnych, mianowicie to, co się dzieje na styku ochrony przyrody i łowiectwa. Ja jako myśliwy od prawie 40 lat, a jednocześnie ochroniarz od również takiego długiego czasu, chciałbym Państwu przedstawić troszkę na temat tak zwanych gatunków trudnych na styku łowiectwa i ochrony przyrody. Wybrałem takie gatunków cztery. Wybrałem tych gatunków cztery, a mianowicie łosia, bobra, wilka oraz kilka słów na temat dzika. Postaram się to szybko popychać, o ile dam rady. Proszę. Widzę, ale mogę to popchnąć? Mogę popchnąć jakoś? Którym? Pokaż mi, proszę. Nie chcę iść. Koledzy informatycy, może? Okej, szanowni Państwo, w takim razie zacznę. Pierwszy początek tej historii to jest właściwie łoś. Mianowicie po II wojnie światowej, jak Państwo wiecie, gatunek był bardzo nieliczny. Objęliśmy go ochroną w roku 60, w roku 50, który przesywał? A po prostu strzałką. Dziękuję bardzo. Teraz już wiem. Dzięki. I w 67 roku był gatunkiem łownym. Około lat 80. mieliśmy szczyt liczebności, po czym zaczął się ten dramatyczny dosyć spadek, ewidentnie spowodowany nadmierną eksploatacją łowiecką, ale to już inna historia. W momencie, w 2001 roku, łoś został wpisany na listę zwierząt, na którym już nie polujemy. No i właściwie mamy początek historii, którą nazywam stykiem ochrony przyrody i łowiectwa. Dramatyczny wzrost liczebności gatunku. W tej chwili do końca tak naprawdę nie wiemy, ile go jest, ale zwróćcie Państwo uwagę na dynamikę rozprzestrzenienia. Kiedyś było tak, do końca lat 80. obecnie właściwie 2/3 kraju to już mamy załosiowane. I liczebność, delikatnie licząc, 30 tysięcy osobników. Tak? Rozmawiamy cały czas, zamiast o rozwiązaniu problemu, to tak naprawdę rozmawiamy o tym, ile łosi jest. To nie jest problem, ile łosi jest. Problem jest to, co łosie robią i czy potrafimy coś z tym fantem zrobić. Ponieważ na łosia żeśmy nie polowali, był problem z wypłacaniem szkód, w związku z tym Skarb Państwa płacił, jak dobrze wiecie, straty. Po czym mamy tutaj problem kolejny, o którym się nie mówi, nie tylko grunty prywatne, ale przecież własność Skarbu Państwa.
takie opracowania przez pana Piotra Wawrzyniaka w dokumencie zrobione 20 milionów złotych, szanowni państwo, to są straty w drzewostanach Białystok, Lublin, Warszawy i Olsztyn. To są naprawdę nietuzinkowe straty, nad którymi powinniśmy się tak naprawdę również pochylić. Wypadki. Drastyczne zdjęcia, szanowni państwo, łosie właściwie wszędzie. Łosie wiszące na płotach, łosie robiące różne dziwne rzeczy. No i teraz był jeden ruch pana ministra Szyszko. Była to środa, 23 października. W środę łoś był gatunkiem łownym, w czwartek już gatunkiem łownym nie był. W związku z tym szybko to było załatwione. No i szanowni państwo, mamy wstrzymanie, nie wiemy na czym stoimy, a właściwie rzeczą ostateczną jest to, że stoimy na stanowisku łapy precz od łosi i ministerstwo chce zalegalizować polowania na łosie, a ekolodzy i 11 tysięcy internautów są przeciwni. Ja zadałem pytanie, bo w takiej komisji brałem udział, a co się stanie, jeżeli przywiozę panu ministrowi 45 tysięcy podpisów? Czy to oznacza, że to jest więcej niż 11 tysięcy internautów? Na razie, szanowni państwo, stoimy i łosiowy problem leży odłogiem. Bóbr, drugi bardzo charakterystyczny, kiedyś po II wojnie światowej właściwie bobra, szanowni państwo, nie było. Dzięki myśliwym w dużej części ten program powstał i ten bóbr tak naprawdę jest. Teraz nazywamy go największym gryzącym problemem polskiej ochrony przyrody. Profesor Żurowski, świętej pamięci, który był inicjatorem tego wszystkiego. Zabobrzyliśmy, szanowni państwo, kraj w taki sposób, że bobry są w tym momencie wszędzie. Liczebność prawdopodobnie około 150, może więcej, nikt tego nie potrafi policzyć. Profesor Żurowski mówi, jak będzie ich 20 tysięcy, powinniśmy je ograniczać. Prawda? Pamiętacie to wszyscy. W tym momencie popuściliśmy, nie wiemy tak naprawdę, co z bobrami robić. Oczywiście piękna sprawa, retencje i tak dalej, akumulacje wody, no ale z drugiej strony rola negatywna, ogromne straty, bardzo duże straty, jeżeli w tym momencie około 22 milionów płacimy już za same szkody na gruntach prywatnych. Co się dzieje na gruntach państwowych Skarbu Państwa? Możemy tylko przedstawić, szanowni państwo, takie zdjęcia, ponieważ nikt tego nie szacuje. Koledzy ze Szczecinka powiedzieli mi, że to jest około 1500 hektarów poważnych uszkodzeń rocznie. To są naprawdę bardzo duże rzeczy. Mamy w tym momencie bobra na liście zwierząt częściowo chronionych. I ja tutaj mam takie pytanie, akurat pani minister nie ma, bo mówi się, że myśliwi nie są traktowani instrumentalnie. Ja nie zgadzam się niestety z tym sformułowaniem, dlatego że zauważcie państwo, co się stało z bobrem. W przypadku łosia, kiedy próbowaliśmy powiedzieć, że musimy go ograniczać i polować na niego, to byliśmy bestiami krwiożerczymi, że chcemy zacząć polowania. Tak? W momencie, kiedy nie było co zrobić z bobrem, myśliwi na niego polują. A ja się pytam, dlaczego? Jaki my pożytek jako myśliwi mamy z bobra? Żeby ominąć różne kwestie, mówi się, że bobra bierze myśliwi na użytek własny. Tak? Bo omijamy utylizację. Szanowni państwo, to nie jest żadne rozwiązanie problemu bobrowego w Polsce na styku łowiectwa i ochrony przyrody i tak naprawdę dążymy do tego, tak jak tutaj widzicie państwo, dwóch tych policjantów patrzących na bobra i pytanie, co dalej? Nie wiemy, co dalej. Wilk, najbardziej klasyczny, o którym najbardziej się dyskutuje wśród moich kolegów, czy będzie łowny, czy nie będzie łowny i coś takiego, no to jest troszkę temat zastępczy. Od 98 roku nie polujemy. Szanowni państwo, wilki mamy wszędzie. Tak naprawdę w tym momencie wilków nie ma koło samej Łodzi, tylko chociaż myślę, że tam też są, tylko nikt o nich na razie nie powiedział. Wilki są wszędzie, być może 3000 osobników. Szkody gospodarcze nieduże, jeżeli chodzi o kwestie zwierząt hodowlanych, to jest niecałe 800 tysięcy, bobry 200, jak państwo pamiętacie 22 miliony. Natomiast problem, który mamy, to jest styk łowiectwa i ochrony przyrody. Trawą się nie żywią, szanowni państwo. W związku z tym, ile potrafią zjeść, my przyjmujemy coś takiego, jedna watacha potrzebuje jedną dużą zdobyć co drugi dzień. Jedna wilcza watacha, 180 ofiar. Trzy watachy w jednym kompleksie leśnym, bo możecie sobie bardzo łatwo policzyć, tak? To można policzyć na pieniądze. Ja jestem przyrodnikiem, nie wszystko zmieniam na pieniądze, ale jeżeli policzymy to na pieniądze, to mamy między 35 a 100 tysięcy złotych rocznie na 10 tysięcy hektarów obwodu łowieckiego. Dla gospodarzy terenu nie są to małe kwoty. I teraz pytanie, co będziemy dalej z wilkiem robili? Ten konflikt z łowiecem jest jeszcze gorszy, dlatego nie tylko pieniądze. Wykorzystuje się wilka po to, żeby powiedzieć, panowie koledzy myśliwi, nie możecie polować, ponieważ jest to gatunek naturowy. Na obszarach Natura 2000 ograniczycie jego bazę zerową, nie możecie polować. Mamy problem ogromny, tak naprawdę w tej chwili, i to już mówię, to jest naprawdę prawdziwe zagrożenie dla łowiectwa w tym momencie. A zwróćcie uwagę na jedno, że jest to gatunek absolutnie niezagrożony. Światowa Unia Ochrony Przyrody zwraca wyraźnie uwagę, że został wydobyty z zagrożenia. Myśmy przez 10 lat bardzo ciężkiej pracy wydobyli tego wilka z zagrożenia, ale jakżeśmy go wydobyli? Wydobyliśmy go w ten sposób, że zbudowaliśmy jego obraz,
kompletnie oderwany od jego realnej wizji w przyrodzie. Czyli co żeśmy zrobili? Uciekliśmy od zabijania bez żadnych ograniczeń, jak tu Państwo widzicie na Alasce. Przeszliśmy do skrajności, którą nazywamy ekstremalną ochroną wilka. Całowanie z wilkiem nie jest dla mnie takie zbyt naturalne. W związku z tym, co możemy zrobić, Szanowni Państwo? Możemy pobiec dla wilka, możemy zawyć dla wilka, możemy robić różne rzeczy, możemy spojrzeć wilkowi w oczy, tam przy okazji jest numer konta, to nieistotne. Najważniejsze, spójrzmy mu w oczy. Potem możemy zaadoptować wilka, na walentynki już minęły, no to trochę późno, tak? Ale dzień dziecka przed nami, na dzień dziecka możemy zaadoptować tego wilka. Nie ma żadnych problemu, tam oczywiście przekazać odpowiednią część naszej składki. Nie wiemy, co robić dalej, to znaczy inaczej. Decydenci nie wiedzą, co robić dalej, dlatego że znowu mamy nieduże grono bardzo głośnych ludzi, którzy de facto sterują naszym łowiectwem. No tak bym powiedział w tej chwili. Mamy ogromny wpływ na łowiectwo bardzo dużej, niedużej grupy ludzi, natomiast fachowcy nie mają nic do powiedzenia. Mamy program, który mówi o wilku, tu pod przewodnictwem pani profesor Wandy Olek, 2011 rok, takie programy były zrobione, żaden nie został wdrożony, nie wiemy dalej, co robić. No i Szanowni Państwo, dzik. Włożyłem go specjalnie tutaj, jako na styku łowiectwa i ochrony przyrody. Dlaczego? Znowu z powodu bardzo instrumentalnego traktowania naszego łowiectwa i myśliwych. To trzeba wyraźnie powiedzieć, niestety. Dziki są wszędzie, problemy mamy z dzikami olbrzymie, no ale pojawił się ASF, Szanowni Państwo. I po ASF-ie, po tej sławnej akcji wielkopowierzchniowej, nagle dzik się stał przedmiotem zainteresowania głębokiej ochrony przyrody. I będziemy mieli jako myśliwi ogromny problem niedługo, dlatego że nawet na dziki nie będziemy mogli w sensowny sposób polować, dlatego że zagrażamy ich pełnemu istnieniu. W związku z tym mamy 100 brzezi dzików i tak dalej. I niestety znowu się nie zgadzam trochę z decydentami, mianowicie wszystko uderza w nas. Wszystko znowu uderza w nas. To charakterystyczny przykład. PZL wraca do jaskiń. To nie jest miłe dla nas, że my jako powiedzmy konsumenci różnego rodzaju decyzji politycznych na takim momencie jesteśmy ustawieni. W związku z tym już bez obrazków. Podsumowanie, które chciałem powiedzieć. Za nasze prywatne pieniądze, tak naprawdę jako myśliwi, ja też mogę być o 35 lat, realizujemy zadania na rzecz całego społeczeństwa. I za to jesteśmy tak naprawdę karani. Jesteśmy stygmatyzowani, jesteśmy karani, a sprawa jest bardzo prosta. Tutaj padło stwierdzenie, że ustawa łowiecka. Ustawa łowiecka jest fatalna. Zmiany, które zostały wprowadzone w ustawie łowieckiej, są szkodliwe dla nas. I to trzeba wyraźnie powiedzieć. Do tego nie potrafimy gospodarować gatunkami trudnymi, nie wiemy dokładnie, a my jako myśliwi musimy to zrobić. A tak naprawdę nie da się, Szanowni Państwo, w Polsce gospodarować bez zmian. Ja się zastanawiam, co by się stało, gdybyśmy dzisiaj powiedzieli, nie polujemy. Przecież możemy to powiedzieć, jesteśmy stowarzyszeniem, tak? I co się stanie? Wszystko się złamie, tak? W związku z tym absolutnie postuluję i musimy to zapisać, to będzie jeden z wniosków, Szanowni Państwo, żeby Polski Związek Łowiecki stał się realnym partnerem w dyskusji z decydentami. Nie wirtualnym, wykonującym polecenia, tylko dyskusji realnej. I to jest pierwsza sprawa, którą powinniśmy zwalczyć. Druga sprawa, to co proponuje pan profesor Tomek, jako nasz delegat krakowski, sobie nie wyobrażam, że my nie zmienimy wizji naszego łowiectwa. I to jest ta rzecz, którą chcielibyśmy zgłosić jako ustawa, uchwała zjazdowa. Ja mam nadzieję, że koleżanki i koledzy na to zgodzicie. To jest bardzo istotne zdanie. Łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego w rozumieniu ustawy, o której mam nadzieję, że będzie nowa, oznacza zarządzanie populacjami zwierząt, czyli zwierzyny, oraz ich środowiskiem zgodnie z postanowieniami obowiązującej Międzynarodowej Konwencji Różnorodności Biologicznej. Tak gospodaruje cały świat i wszystkie organizacje łowieckie na świecie, tak? Określającej zasady ochrony, pomnażania oraz korzystania z zasobów przyrody. Integralnym elementem łowiectwa jest myślistwo, polegające na etycznym pozyskiwaniu zwierząt zgodnie z przyjętymi obietami wielowiekowej tradycji. Jeżeli taki zapis się nam pojawi w nowej ustawie łowieckiej, ja jestem o wiele bardziej spokojny, że w dyskusjach z oponentami będziemy mieli wyczyszczone pole, jak to się mówi kolokwialnie. Bardzo dziękuję, zmieściłem się. Dagbor, dziękuję panie profesorze. Szanowne koleżanki, proszę bardzo, kolego Kołodziejczak. Przepraszam za kolegę, ale tak już jest. Dzień dobry Państwu. Na samym początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu prezesowi, że zaprosił przedstawiciela rolników, ale z drugiej strony powiem, że jestem oburzony tym, co widzę. 95 lat związku i taka organizacja?
Przecież jak traktować to, co pan tutaj mówi, was poważnie, jak wy po pierwsze sami siebie poważnie nie traktujecie, a po drugie ludzi, których tutaj zapraszacie. Jak prezydium nie traktuje poważnie kobiety, która mówiła. I ja bym bardzo prosto i łatwo porównał tą kobietę, której głos nie był uszanowany przez prezydium, do tego, w jaki sposób dzisiaj jest traktowane rolnictwo. Właśnie przez Związek Łowiecki. To my, jako rolnicy, dzisiaj ponosimy największe straty przez to, że w taki sposób to wszystko funkcjonuje. Wy jesteście aż dzierżawcami naszych terenów, albo tylko. A my jesteśmy aż właścicielami naszej ziemi, na której pracujemy, albo tylko. Bo przysłuchując się temu wszystkiemu, to ja myślę, że ja jestem tylko właścicielem mojej ziemi. A państwo jesteście aż dzierżawcą. Przecież to, co obserwuję, to jest kompletny brak wizji. I tutaj pan powiedział o tym, że ekolodzy i inne grupy się sprzeciwiają. Tak, przecież są dużo lepiej zorganizowani i mają dużo większy wpływ. Ja to widzę, jakby się to może nie 95 lat temu zatrzymało, ale kilkadziesiąt na pewno. Przecież wy jako myśliwi, jako łowczy, kontynuujecie tą tradycję, którą my jako rolnicy też kontynuujemy. Bo to jest ogromna tradycja. Bycie w Polsce myśliwym, łowczym, ale także i rolnikiem, któremu należy się szacunek, odszkodowanie za to, że dzisiaj Polski Związek Łowiecki, który reprezentuje nas, nasze szkody, nie potrafi sobie z tym wszystkim poradzić. I dzisiaj trzeba zrobić, ja rozumiem to oburzenie, możecie rozumieć, ale wytłumaczcie mi oburzenie według was może niewłaściwe. Kiedy rolnik dostaje 200 zł odszkodowania ze Związku Łowieckiego, a ponosi straty dużo większe. I jak będziecie już gotowi, wybierzecie swojego łowczego, to ja bardzo czekam na kontakt jednej osoby, którą wybierzecie, bo nie chciałbym obserwować tego, co obserwuję tutaj od 3 godzin. Przecież to wojna kilku frakcji, która powinna się odbywać za zamkniętymi drzwiami. Ja nie powinienem tutaj być i tego obserwować. Trzeba zrobić wszystko, żeby zakopać topór wojenny między myśliwymi, między łowczymi a rolnikami. Topór wojenny, który ktoś wkłada nam w ręce. Ale dlaczego wkłada w ręce? Bo prawo, bo bardzo często wasze zachowanie, bo bardzo często brak zrozumienia z naszej strony rolników i ja myślę, że bardzo często, a może nawet zawsze, uzasadniony brak zrozumienia ma miejsce. Ale dzisiaj trzeba usiąść. Wy musicie u siebie poukładać te wszystkie sprawy, o których mówi cała Polska, o których się mówi u nas w Agrounii. Poukładajcie to wszystko. Nie wiem, ile czasu potrzebujecie. Mam nadzieję, że niedużo. Bo my nie mamy czasu czekać. Ale potrzebujemy jedną osobę do kontaktu z nami. Dzisiaj rolnicy nie mają prawdziwej reprezentacji. I ja mówię to z pełną odpowiedzialnością. Jako człowiek, który tworzy Związek Rolników od zera, od samego początku, uważam, że jest to jedyna organizacja, która dzisiaj reprezentuje interes rolników, normalnych rolników i oni budują swoją organizację. I my chcemy mieć przy Polskim Związku Łowieckim
naszego rzecznika. Wypracujcie dzisiaj, jutro, za tydzień. Myślę, że więcej czasu nie potrzebujecie, widząc na co jest tutaj marnowane, odpowiednią formułę współpracy. Dla nas miejsce przy waszym związku łowieckim, dla jednego człowieka od nas, rzecznika, rzecznik Agrounii tutaj przy was, powinna być taka osoba, żebyśmy potrafili poukładać swoje sprawy. My jako rolnicy nie uważam, że jesteśmy dzisiaj dobrze zorganizowani, ale przyjeżdżając tutaj myślałem, że zobaczę organizację, związek, który pokaże mi i wyznaczy drogę, jak to robić. A ja ciągle będę powtarzał, nie mamy wzoru. Nie mamy skąd brać wzoru. I to, co się tutaj dzisiaj dzieje, róbcie za drzwiami, które będą zamknięte. Nie róbcie tak, żeby ktoś to widział, że nie potraficie się ze sobą dogadać. Bo to osłabia nie tylko waszą pozycję, ale i naszą. Jest tutaj jeden ze mną przedstawiciel Agrounii ze wschodu, spod Lublina, gdzie ASF już przeszedł. Gdzie jedyne co zostało, to ziemia napojona łzami rolników, którzy za to wszystko zapłacili. Dlaczego? Bo wy nie potraficie się dogadać, bo wy z rolnikami nie potraficie się dogadać, bo wy między sobą nie potraficie się porozumieć. I dzisiaj bardzo mocno to widać. Panowie, dobrze, jeżeli trzeba będzie, ja nie będę przedłużał. Ale na koniec jedyną rzecz, którą powiem, to wam tu trzeba pod oknem przyprowadzić z 500 rolników. Niech stoją, niech patrzą, jak wy tu pracujecie. I myślę, że to będzie na tyle. Dziękuję bardzo. Proszę, proszę kolegę z Polski. Znaczy... W sprawie najpierw do mnie. Okej. W sprawie formalnej chciałem odpowiedzieć panu Michałowi. Nie będziemy... Koledzy, mogę odpowiedzieć? Nie. Mogę? Szanowni Państwo, panie Michale, nie polemizujemy. Ostatnio z nami był pan razem w programie Skandaliści w Polsacie. Stał pan tam po naszej stronie. Takie miałem wrażenie. Program wyszedł dobrze i wszystko fajnie. Nie można mówić o współpracy, nie można mówić o tym, że my jesteśmy partnerami, jak pan zaczyna od obrażania nas. Naprawdę. Gdybym ja zaczął rozmowę z moją partnerką, żoną od tego, żeby mi przyszedł i ją przywalił z prawego, w plaskacza, to by się skończył ten związek. My mamy budować, ale nie obrażać się. Kolego, dziękuję bardzo. Zapraszam przewodniczącego Związku Kynologicznego. Adam Stasiak, Związek Kynologiczny. Małe sprostowanie, ja jestem tylko sekretarzem Zarządu Głównego. Szanowni delegaci, szanowni goście, szanowne prezydium, przede wszystkim chciałbym w imieniu Zarządu Głównego podziękować za zaproszenie na wasz zjazd delegatów. Ja, proszę państwa, powiem tylko dosłownie kilka zdań, bo mam świadomość, że przed waszym zjazdem jest bardzo ważne zadanie, czyli uchwalenie nowego statutu. Lekka autopromocja, wiem coś na ten temat, jestem członkiem komisji statutowej w naszym stowarzyszeniu. Większość, czy też wiele zmian, właściwie wszystkie zmiany, które zostały ostatnio u nas wprowadzone, jest mojego autorstwa, współautorstwa, więc wiem, co was czeka po prostu w tym momencie. Proszę państwa, dosłownie kilka zdań. Była tu mowa przed chwilą o współpracy. Wielu z państwa, wielu z członków PZL jest również członkami Związku Kynologicznego. Była mowa wcześniej o kynologii łowieckiej, o jej roli, o roli, z której my sobie doskonale jako Związek Kynologiczny zdajemy sprawę. I wiemy, że bez współpracy z PZL kynologia łowiecka w Polsce będzie zamierać. To było tutaj już kilkakrotnie powiedziane, nie będę, proszę państwa, tego wspominał. Pamiętajcie państwo, pewnie państwo wiecie o tym. Nasza współpraca to 80 lat. 80 lat tylko dlatego, że związek ma 80 lat, Związek Kynologiczny w Polsce.
Znany Państwu adres Nowy Świat 35. Przez kilkadziesiąt lat pod tym adresem mieściły się dwa zarządy główne. Zarząd Główny Związku Ekonomicznego w Polsce, Zarząd Główny PZL oczywiście. Byliśmy jakby Waszymi gośćmi. My sobie tę współpracę bardzo szanujemy i myślę, że w imieniu przewodniczącego Zarządu Głównego, profesora Andrzeja Kazimierskiego, w imieniu całego Zarządu Głównego i całego Związku zadeklaruję, że w każdej sprawie, która będzie związana z rozwojem kynologii łowieckiej, bo kynologia łowiecka, proszę Państwa, to jest większość kynologii, jeśli tak to powiedzmy, jesteśmy skłonni współpracować, pomagać i działać z Wami razem. Dziękuję za zaproszenie jeszcze raz. Dziękuję koledze. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, ogłaszam 10 minut przerwy. Protokół Komisji Mandatowej 24 Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego. Komisja Mandatowa w składzie: przewodnicząca Hanna Kozieja-Maleńczyk, członkowie Józef Bućwiński i Sławomir Jaroszewicz. Stwierdza, co następuje. Uprawnionych do wzięcia udziału w obradach zwołanego na dzień 16 lutego 2019 roku 24 Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego z prawem głosu jest 274 delegatów. Zgodnie z załączoną do niniejszego protokołu listą imienną i podpisaną listą delegatów w zjeździe bierze udział 261 delegatów, co stanowi 95% uprawnionych. Zgodnie z zapisem artykułu 168 ustęp 1 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego zjazd jest prawomocny do podejmowania wszelkich uchwał przewidzianych zatwierdzonym porządkiem obrad. Treść niniejszego protokołu komunikatu zostaje odczytana na zjeździe i podana do wiadomości uczestnikom zjazdu i podpisy komisji. Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję koleżance. Przechodzimy do punktu 9. Zapraszam kolegę prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, Rafała Malca, o wystąpienie. Szanowni delegaci, pani minister, szanowni goście. Mamy za sobą bardzo trudny rok funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego, w którym nie tylko pracowaliśmy na rzecz polskiego łowiectwa, ale również musieliśmy się zmierzyć z nieoczekiwanymi zmianami w ustawie Prawo łowieckie. Czy jesteśmy tym razem z nich zadowoleni? Odpowiadam – nie. Wiele zapisów było niepotrzebną ingerencją w sprawdzony, dobrze funkcjonujący mechanizm. Dlatego przestrzegaliśmy przed ewentualnymi błędami. W naszym imieniu wypowiadali się myśliwi, którzy niejednokrotnie zgłębiają łowiectwo w trzecim i w czwartym pokoleniu. Ale to nie tylko. Dla nich zakaz uczestniczenia dzieci w polowaniach jest niedopuszczalnym zamachem na nasze konstytucyjne prawa. Dlatego zawsze będziemy walczyli o nasze dzieci. Bolesne są przegrane potyczki, ale z perspektywy mijających 3 miesięcy możemy powiedzieć z pełnym przekonaniem, że zrealizowaliśmy wszystkie zadania nałożone na Polski Związek Łowiecki przez znowelizowaną ustawę Prawo łowieckie. Przed nami ostatnie najważniejsze zadanie, a mianowicie uchwalenie Statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Jestem pewien, że wbrew ocenom naszych przeciwników, przygotowany przez Naczelną Radę Łowiecką projekt statutu pozwoli wzmocnić naszą organizację i zostanie przyjęty. Niestety, ustawodawca dał nam zaledwie 3 miesiące na dostosowanie treści Statutu Polskiego Związku Łowieckiego do postanowień znowelizowanej ustawy. Dlatego już na pierwszym posiedzeniu Naczelna Rada Łowiecka powołała komisję statutową, którą
która miała na celu w ciągu kilku tygodni przygotować ten kluczowy dla nas akt prawny. Mimo bardzo napiętych terminów i wielu problemów, dzięki tytanicznej pracy komisji oraz Naczelnej Rady Łowieckiej dopełniliśmy tego obowiązku. I w ustawowym terminie przedkładamy Krajowemu Zjazdowi Delegatów projekt nowego statutu Polskiego Związku Łowieckiego, który w nowej rzeczywistości gwarantuje społeczny nadzór nad organami naszego zrzeszenia. Mam pełną świadomość, że nowe rozwiązanie powinno się poddać szerokim konsultacjom. Niestety, nie było takiej możliwości, koledzy. Nawet bardzo ograniczona dyskusja mogła skutkować niedotrzymaniem nałożonych terminów. W czasie prac nad statutem w naszym środowisku krążyło wiele, niekiedy wręcz sensacyjnych informacji na temat jego szczegółowych rozwiązań, które nie miały żadnego potwierdzenia niestety w faktach. Nie będę ich powtarzał, ale czuję się w obowiązku zapewnić szanownych delegatów, że Naczelna Rada Łowiecka szczególną uwagę poświęciła kwestii odnawiania umów dzierżawnych, wprowadzając do statutu zapis obligujący ją do opracowania jasnych i czytelnych kryteriów oceny, które nie pozwolą na odebranie obwodów łowieckich prawidłowo gospodarującym dzierżawcom. Ochrona dorobku kół łowieckich jest dla Polskiego Związku Łowieckiego kluczowym i zawsze będzie priorytetem działania jego organów. Być może w ocenie części koleżanek i kolegów niektóre zapisy mogłyby wyglądać inaczej. Mamy tego pełną świadomość i dlatego podczas wielu dyskusji, jakie przeprowadziliśmy, nie tylko w czasie posiedzeń Naczelnej Rady Łowieckiej, większość członków Polskiego Związku Łowieckiego podziela moją opinię, że proces tworzenia nowego statutu dzisiaj się, szanowni delegaci, nie kończy. W zgodnej ocenie wielu członków Naczelnej Rady Łowieckiej, komisja statutowa musi pracować dalej, zbierać uwagi od kół łowieckich oraz od myśliwych na potrzeby opracowania nowelizacji statutu. Jestem przekonany, że bez presji czasu będziemy mogli przygotować statut Polskiego Związku Łowieckiego na miarę wyzwań XXI wieku. Wszyscy mamy świadomość, że dokument ten nie może być sprzeczny z ustawą, ale ma również stać na straży naszych praw. Uważam, że powinien również stymulować myśliwych do zaangażowania się w życie Polskiego Związku Łowieckiego na wszystkich poziomach naszej struktury organizacyjnej, do godnego kultywowania naszych tradycji oraz do ochrony naszej rodzimej przyrody. Ważnym wydarzeniem wzmacniającym naszą łowiecką tożsamość i poczucie środowiskowych więzi były uroczystości związane z 95-leciem Polskiego Związku Łowieckiego, które objęły swoim zasięgiem cały kraj i wszystkie okręgi. Nasz jubileusz uświetniły tysiące imprez, zarówno na szczeblu krajowym, ale przede wszystkim na szczeblu lokalnym, gdzie uświadomiliśmy społeczeństwu, że państwo powierzyło nam zadanie w dziedzinie ochrony przyrody i że wykonujemy je w sposób odpowiedzialny. Taki był i taki będzie polski model łowiectwa, który chcemy utrzymać i który chcemy, aby i w którym chcemy się realizować. Ewentualnych konfliktów społecznych z gestii szacowania szkód łowieckich i ochrony upraw nie zawsze Przepraszam. 126 tysięcy polskich myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim zawsze chroniło swoje łowiska, a stawiane przed nami zadania odpowiedzialnie realizowaliśmy zgodnie z ustawą Prawo Łowieckie oraz rocznymi, wieloletnimi planami łowieckimi. Każdego roku grono myśliwych i członków Polskiego Związku Łowieckiego wzrasta. Naszą pasję realizujemy z wewnętrznej potrzeby aktywnego kontaktu z przyrodą, ale również dzięki możliwości czerpania z jej odnawialnych zasobów, a także mając świadomość, że jako myśliwi mamy realną możliwość ochrony otaczającego nas środowiska naturalnego, dlatego z wielkim zaangażowaniem podejmujemy nowe wyzwania.
wiedząc, że odpowiadamy za zachowanie naszego wspólnego dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłości naszych pokoleń, dla przyszłych naszych pokoleń. Chronimy bioróżnorodność i gospodarujemy populacjami gatunków łownych i z wielką odpowiedzialnością, jaką choćby w wypadku zwierzyny grubej, której liczebność wzrosła w ostatnich latach, staramy się ją ograniczać, ewentualne skutki konfliktów, które powstają na płaszczyźnie kontaktu zwierzyny z rolnikami. Szacujemy szkody łowieckie, chronimy uprawy rolne. Nie zawsze jednak, szanowni koledzy, nasza praca jest właściwie doceniana i to musimy niestety zmienić. Ze szczególną falą krytyki spotykamy się w odniesieniu do zagadnienia walki z afrykańskim pomorem świń. Choroba wywołuje coraz to większe emocje społeczne, krytykę i niechęć, która spływa na nas ze wszystkich stron. I zgodnie z wytycznymi redukujemy liczbę dzików w całym naszym kraju. 5 lat zwiększonego pozyskania dzików wyraźnie zmniejszyło już liczebność populacji, istnieje istotnie ograniczając skalę zagrożenia, co miejmy nadzieję zostanie w końcu dostrzeżone i docenione. Niestety dotychczasowy sposób zarządzania populacją dzika budzi wiele sprzeciwów, mimo zrozumianej przez wszystkich myśliwych konieczności ograniczenia tej populacji. Myślę, że po ostatnich wydarzeniach wszyscy dostrzegają i rozumieją potrzebę z jednej strony wewnętrznego kształtowania zrozumienia dla konieczności zwiększenia pozyskania, a z drugiej potrzebę właściwego kształtowania społecznej akceptacji dla faktycznej roli myśliwych w systemie zarządzania przyrodą. W tym względzie Komisja Hodowlana Naczelnej Rady Łowieckiej powinna jak najszybciej opracować czytelne zasady zarządzania populacją dzików i przekonać do nich resorty środowiska i rolnictwa. Jestem przekonany, że wspólnie wypracujemy odpowiednie i skuteczne zasady zarządzania tą populacją. W kwestii walki z afrykańskim pomorem świń liczymy na wsparcie ze strony rządu, poszczególnych ministerstw, ale również tak po ludzku na docenienie naszego wysiłku i zaangażowania, który powinien być pokazywany przez myśliwych każdego dnia. Tym bardziej, że od momentu pojawienia się afrykańskiego pomoru świń, czyli od 2014 roku do grudnia 2018 roku, w łowiskach dzierżawionych przez koła łowieckie Polskiego Związku Łowieckiego pozyskano 1 milion 361 tysięcy dzików. Widzimy, że liczebność populacji zmniejszyła się w sposób widoczny, ale za tymi liczbami kryje się ciężka praca dochodzenia poszczałków, patroszenia, załadunku i transportu. Tylko myśliwy, który spędził całą noc w deszczu lub podczas śnieżycy, rozumie, o czym mówimy. Szanowni Państwo, w moim wystąpieniu z oczywistych względów poruszyć mogę jedynie najistotniejsze kwestie informacyjne i fakty dotyczące naszej obecnej sytuacji. A przecież już za chwilę czekają nas zapewne wyzwania związane z kontrolą liczebności wilków, łosi czy bobrów, do czego, biorąc pod uwagę kontrowersje społeczne, jakie z pewnością będą nam w tej kwestii towarzyszyć, musimy już teraz odpowiednio się przygotować. Przed nami mnóstwo pracy. Niczego jednak nie dokonamy, jeżeli nie będziemy umieli dotrzeć do naszych członków i zmobilizować ich do działania. Każdy myśliwy musi mieć świadomość, że organy związku nie są zbędną nadbudową naszej organizacji. Szeregowy myśliwy powinien wiedzieć i czuć, że Polski Związek Łowiecki nie tylko rozwiązuje problemy naszego środowiska, ale również reprezentuje je na zewnątrz. Dlatego tak ważna jest rozbudowa kanałów komunikacji wewnętrznej. Myślę tutaj zarówno o tradycyjnych kanałach, takich jak nasz związkowy miesięcznik Łowiec Polski. Równie cenne są nasze lokalne inicjatywy wydawnicze. Nie możemy zapomnieć o nowoczesnych kanałach komunikacji, bo te zyskują coraz to szerszą rzeszę odbiorców.
Równie ważnym zadaniem musi być komunikacja ze społeczeństwem. Musimy udowodnić społeczeństwu, że myśliwy XXI wieku potrafi kształtować i realnie chronić nasze środowisko. Nasze działania muszą wynikać z badań naukowych, które nie mogą koncentrować się wyłącznie na gatunkach łownych, ale muszą dotyczyć całego środowiska naturalnego. Do wspomnianego kształtowania wizerunku znakomicie nadają się strzelectwo z jednej strony pozwalające na współpracę środowisk i organizacji pozałowieckich, a z drugiej strony dające możliwość kształtowania postaw przyjaznych łowiectwu. To również wymóg wynikający z zadań nakładanych na członków Polskiego Związku Łowieckiego przez prawo łowieckie. Myśliwi są zobowiązani do stałego doskonalenia swoich umiejętności strzeleckich, co w przyszłości przekładać się będzie na poprawę bezpieczeństwa na polowaniach oraz istotnie ograniczy liczbę postrzałków. Nie możemy pominąć tego, co stanowi naszą siłę. Mówię tu o kynologii myśliwskiej i sokolnictwie, które w sposób szczególny kształtują nasze codzienne praktyki łowieckie i stanowią sprawdzony i skuteczny punkt odniesienia w społecznym odbiorze łowiectwa. Sokolnictwo od października 2015 roku znajduje się na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Jestem przekonany, że tą szczególną formą ochrony należy objąć również nasze rodzime rasy psów, zyskując w ten sposób solidne oparcie dla tej jakże ważnej dziedziny naszej aktywności. W ten właściwy sposób, spokojną i metodyczną pracą, razem musimy tworzyć solidne podstawy strategii działalności na kolejne lata naszej pracy. Myśliwi realnie chronią przyrodę i są najważniejszym elementem w systemie zarządzania zasobami naturalnymi. W tym prostym stwierdzeniu tkwi sedno naszej przyszłej strategii. To nasze wspólne wyzwanie. Przed nami wielki egzamin, którego wynik ma kluczowy wpływ na to, w jaki sposób Polski Związek Łowiecki będzie świętował, szanowni delegaci, stulecie swojego istnienia. Głęboko wierzę, że uda się zjednoczyć myśliwych i kolejny raz w naszej historii udowodnić, że jesteśmy elitarną częścią naszego społeczeństwa. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie i gotowość współpracy ze strony Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rolnictwa, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz terenowych organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego. W tym miejscu pragnę również wyrazić serdeczne podziękowania na ręce ustępującego łowczego krajowego Piotra Jenocha, który był przewodniczącym zarządu głównego Polskiego Związku Łowieckiego w bardzo trudnym momencie. Słowa uznania należą się również łowczym okręgowym i pracownikom etatowym Polskiego Związku Łowieckiego, bez których zaangażowania i oddania nie uda nam się dostosować naszej organizacji do wymogów XXI wieku. Szczególne słowa uznania należą się członkom Komisji Statutowej powołanej przez Naczelną Radę Łowiecką oraz wszystkim kolegom, którzy zaangażowani byli w jej pracę. Na zakończenie niech mi będzie wolno serdecznie podziękować wszystkim myśliwym za zaangażowanie oraz twórczy wysiłek w pracy na rzecz polskiego łowiectwa, a delegatom na 24. Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego życzę owocnych obrad. Dasz Bur.